Wiecie, dlaczego nie jesteście 100% hetero? Powód jest prosty. Nie fapujecie do chińskich bajek. Po pierwsze, rysunek zawsze implikuje perfekcję. Wszystkie cechy atrakcyjności fizycznej są na rysunku idealne. I tak w chińskich bajkach nie ma problemów dermatologicznych, a wysoka jasność i kontrast pozwala uzyskać maksymalny efekt lśnienia skóry. Podobnie jest z jakością włosów, do której zapewne jako zubożałe osobniki hetero nie przywiązujecie szczególnej uwagi. Włosy są jedną z cech atrakcyjności fizycznej, ponieważ niosą ze sobą wyraźną informację na temat potencjału rozrodczego. Są markerem stanu zdrowia i diety z okresu 2-3 lat wstecz. W bajkowej, dwuwymiarowej przestrzeni włosy zawsze wydają się być doskonałe. Lśniące, gładkie, bardzo gęste i o dużej objętości. Tego nie zaznacie w swoim chujowym 3D. Fapujecie do tych swoich pokrzywionych 3D świń i zapewne nawet nie zważacie na coś tak ważnego, jak bilateralna symetryczność ciała. Kolejna istotna cecha atrakcyjności fizycznej, no ale skąd to możecie wiedzieć, jak brakuje wam heteroprocentów? Im bardziej symetryczne połówki ciała, tym lepsza jakość materiału genetycznego przenoszonego przez osobnika, gdyż wszelakie losowe mutacje w genotypie mogą nierównomiernie zakłócić rozwój fizyczny jednej części. Niesymetryczność ciała może być także wskaźnikiem choroby czy infekcji pasożytniczej. I znów chińsko-bajkowy świat tutaj góruje, ponieważ niesymetryczność na papierze dla wprawionego rysownika nie istnieje, dla matki natury z kolei jest nie do wyeliminowania. I w końcu najbardziej charakterystyczny element chińsko-bajkowych rysunków – konstrukcja twarzy. Twarz taka posiada cechy twarzy neotenicznej, takie jak duże oczy, szeroki rozstaw oczu, mały nos, mały podbródek czy wąska żuchwa. Pewnie myślicie teraz, że tylko pedofile i papieże jarają się dziecięcymi twarzami. Niestety takie myślenie jest kolejnym dowodem na waszą postępującą demaskulinizację. Cunningham w 1995 roku w swoich badaniach na grupie 100% heteromężczyzn różnych narodowości zaobserwował, że twarz z cechami neotenicznymi jest bardziej atrakcyjna niezależnie od kultury, z jakich pochodzi oceniający. Rezultat taki ma oczywiście swoje biologiczne uzasadnienie. Elementy twarzy są nośnikiem informacji o funkcjonowaniu układu hormonalnego. Duże oczy sygnalizują zatrzymanie wzrostu łuku brwiowego, elementu kostnego twarzy, za którego wzrost odpowiedzialne są androgeny. Wzrost nosa i żuchwy hamowany jest przez duże stężenia estrogenu. Wysoki stosunek stężeń estrogenów do androgenów jest natomiast dobrym markerem potencjału rozrodczego samicy. Tak więc niezależnie od waszych upodobań, fetyszy czy dewiacji seksualnych, nigdy nie będziecie posiadać tak silnego heteroseksualnego instynktu, jaki posiadają wibusy.